od lat widać, że dzieci są coraz bardziej obeznane w przepisach i coraz bardziej chętne do tego, aby bezpiecznie poruszać się po mieście. Dzieci doskonale znają numery alarmowe na przykład, wiedzą, że trzeba się rozejrzeć, w którą stronę przed wejściem na jezdnię, ale czas wakacji to czas luzu, gdzie dzieci zapominają o wszelkich zasadach i właśnie po to początek września jest ten czas, żeby im o tych zasadach przypomnieć. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie mowa o bezpieczeństwie, zwłaszcza naszych najmłodszych. Uczestniczymy aktywnie zarówno w tego typu festynach, jak i zapraszamy do siebie na zajezdnię. Powiemy o tych podstawowych zasadach dotyczących funkcjonowania w ruchu drogowym, ale i w komunikacji, żeby ustąpić miejsca starszym, żeby trzymać się poręczy. To są takie podstawy, ale one na całe życie nam się przydadzą i na pewno będą bardzo pomocne. Mamy tutaj i motory, i poduszkowiec policyjny, i wiele różnego rodzaju samochodów, i policyjnych kontrterrorystów, i różne ciekawe historie, konkursy, quizy, zabawy, gry, ale to wszystko opatrzone komentarzem i to wszystko po to, aby dyskutować o bezpieczeństwie, w jaki sposób przechodzić przez jezdnię, jak reagować, gdy dojeżdża do nas inny kierowca, jak reagować, gdy zbliża się do nas tramwaj. Te wszystkie zasady bezpieczeństwa poznają dzisiaj wrocławskie dzieci.